Witam, jestem w trakcie rozbiórki niedziałającego mikrofonu MDO9676 firmy Unitra, który był produkowany w latach 70. w Polsce. Mikrofon był klejony, bez uszkodzenia obudowy praktycznie nie da się tego rozłożyć. Tutaj było to sklejone na bardzo mocny klej. Zacznijmy od przewodu. Przewód jest trzyżyłowy plus oplot. Mamy dwa różne rodzaje rezystancji. Niską rezystancję i wysoką rezystancję. Ta wysoka była przeznaczona do urządzeń lampowych, a ta niska do standardowych magnetofonów i standardowych rejestratorów, które w tamtym czasie występowały, które były w tamtych czasach produkowane. Tutaj jest taka blokada, zaciśnięty kawałek metalu, takiej rurki na przewodzie, aby po prostu przez pociągnięcie tutaj się nic nie wyrwało, nie uszkodził ten element w środku, bo tutaj widzimy, to chodzi bez problemu przez tą uszczelkę. To jest takie gumowe, szare, taki kawałek gumy, można by powiedzieć. No i tu jest puste, nic tam nie ma w środku, przewód, blokada. Idzie to do takiego transformatorka, który jest w takim kubełku metalowym zamontowany. Jest to zalutowane, ten kubełek jest zalutowany. A w tym kadrze widzimy dwa przewody, które wychodzą z składki dynamicznej, łączą wkładkę dynamiczną właśnie z transformatorem. I na tej niskiej rezystancji tutaj to jest około 40 ohmów tylko. To jest bardzo mało. Akurat samolot tam w oddali leci. To jest bardzo mało i skoro to jest i tak uszkodzone, no to postanowiłem rozebrać ten mikrofon i spróbować wyeliminować ten transformatorek, bo z tego co czytałem, jest szansa, że sama wkładka będzie miała rezystancję 200 ohmów. To by było nieco więcej niż 40 ohmów przez transformatorek i może ten mikrofon by lepiej działał, gdybyśmy podłączyli samą wkładkę dynamiczną do rejestratora bez tego transformatorka. To by było na tyle z budowy. Tam widzimy jeszcze dwie śrubki są. No tak to wygląda. Przez 50 lat nie zakorodowała ta blaszka. Ani plastik nie zmatowiał, także dobre materiały musieli wtedy używać.